Cześć, 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 tutaj Agroen i witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry LEGO Star Wars The Complete Saga. Okej, z tego co pamiętam, to bym w ostatnim odcinku coś wam pokazać i oczywiście ten zapomniałem, a mianowicie tą orkiestrę, że tak powiem, która tutaj coś gra. Tą muzyczkę właśnie, kurczę, gdzie ona tutaj była? No gdzieś tutaj się znajdowała, z tego co pamiętam. O, tutaj właśnie, tutaj są, zobaczcie. Tutaj jest nasza cała ekipa. I tutaj właśnie przechodziłem jeszcze koło jednego fajnego miejsca. O, tutaj zobaczcie. Tutaj na przykład jest takie miejsce fajne, w którym możemy tworzyć sobie swoją postać wymyśloną przez nas właśnie. Tu mamy jakieś twarze do zmieniania. O, na przykład możemy zrobić sobie powiedzmy na to twarz o, jakiegoś takiego gościa z jakimś kaskiem na przykład zamiast broni. Dajmy mu miecz świetny. Może być fioletowy, czemu by nie. O, tu jakieś rączki, dłonie. Jak zmieniamy tors? O, tak zmieniamy tors, dobra. Czy mam tutaj dostępny tors Maula, czy nie bardzo? Chyba nie bardzo, co nie? No, może dajmy to, takie iluminacji trochę jakby. O. Nieelegancko. Dobra. I oczywiście tą postacią później to sobie ją tworzymy i potem ona chyba gdzieś to będzie dostępna właśnie w grze i tak dalej. Będziemy mogli po prostu na przykład sobie chodzić. Okej, w każdym razie idźmy dalej do fabuły, czyli drugi epizod. I misja trzecia, czyli to będzie fabryka droidów. Dokładnie tak. Fabryka droidów, czyli tutaj to jest to miejsce, w którym, do którego Obi-Wan śledził Jango Fetta. Ale oczywiście został tutaj pojmany przez tubylców, że tak powiem, którzy są na usługach Imperium. I nadał sygnał SOS, który odebrała Padme z Anakinem. No, że Anakin oczywiście miał chronić Padme, nie chciał tam lecieć, ale Padme się uparła, dlatego polecieli razem. Oczywiście razem też z 3PO i z Artoditu. Niszczyciele. Lecę po Obi-Wana. Anakin znów będzie zmuszony ratować obiemu życie. O, dzwonek jest, zobaczcie, jakie nowoczesne. Już w fabryce droidów nawet były dzwonki, zobaczcie. Okej, to pamiętam, że tu będzie dużo tych tubylców, z którymi będziemy musieli walczyć. Okej, tu mamy jakiś mini zestaw pierwszy, fajnie. O, pierwszy tubylec. No i też fajnie się drą, że tak powiem, jak umierają. Dobra. Ja też nie pamiętam, czy coś tutaj to nam daje, jak to wszystko sobie odblokujemy, ale zaraz zobaczymy. Elo? Dobra. Tu już ich nie powinno być. To też, kurczę, ciekawe, czy tu nie ma czegoś jeszcze ukrytego w tych... Nie, chyba nie ma jednak. Dobra. Idźmy dalej w takim razie. Okej, i mamy fabrykę. Aj, tam nie zaskoczyłem. Aj, szkoda. I to powinno teraz też się zapadać chyba, co nie? O kurde. Dobra, dawaj, 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 dawaj. Oj, udało się. Nie zostaliśmy zmiażdżeni przez tą maszynę. Aj, nie zdążyłem. Dobra, załatwieni.
po niszczycielach. Tu Artu, ale Artu nie mam na razie dostępnego jeszcze. Okej, okay, też się udało. No wolę poczekać. Dobra, teraz chodźmy. Okej. Okay. Okej, okay, tu mamy Artu dużo teraz. Dobra. Okej, okay, to możemy teraz sobie polatać, że tak powiem, trochę. Cyk. Dobra. Kolejne. Okej. Okay. Właśnie, czegoś tutaj jeszcze nie było ciekawego do zebrania. Chyba nie. Aha, dobra, ale... A, padnę chyba, mam pistolet, prawda? Ma, dokładnie. Aha, ale to tylko jest przejście znowu dla tych, dla klonów. Dobra. Jest Anakin, jest Anakin. Okej. Okay. Dobra, to mam przejście dalej. Słyszałem jakiś droidów gdzieś w pobliżu chyba. Dobra, chodź Padme. A, właśnie, ta planeta nazywa się Geonosis. Dokładnie tak, Geonosis. Ale to też poczyna mnie z Padme znowu. Padme, gdzie jesteś? Kochanie? Chodź, kochanie. Dobra, jest Padme. Dobra, i co teraz? A, i teraz zablokowaliśmy sobie tutaj tą... naszą, że tak powiem, prowizoryczną windę. No, czekamy aż wróci z powrotem. Okej, okay, jest. Dobra, udało się. Oj. Okej, załatwieni. Dobra. Chodź tu serce. Aj, spadło mi serduszko. Dobra, tylko teraz ja mam wrócić po moją... po resztę mojej załogi. To jest pytanie. Gdzie oni się ukrywają teraz w ogóle? Bo ich tutaj, kurczę, nie widzę, no. No nie gadasz, że muszę wszystkimi po kolei przylecieć. Ale bullshit. No gdzie oni są? A gdzie jest Padme? A, tu jest Padme. Dobra, okej. Okay. Znalazła się nasza zguba. No i dobra. Dobra, tylko jest potrzeba znowu tutaj Anakina. Dobra, jest Anakin, okej. Okay. A tutaj strzel w to. Dobra, super. No to czekamy na Artuditu. Dobra, jest i Artu. Okej. Okay. Idziemy dalej. Dobra. Aj, pośpieszyłem się. Pośpieszyłem się troszeczkę, no nie potrzebny ten pośpiech był teraz. Bo to co zebrałem to właśnie straciłem, ale no cóż, bywa i tak. Aha, więc tutaj tu nie ma dalej dalszej drogi, jest tylko tutaj droga po mini zestaw. Aha, okej. Okay. Ale ja byłem pewny, że to jest droga dalej. Hmm.
Czyli będziemy musieli znaleźć jakąś inną drogę jeszcze. No dobra. W takim razie chodźmy jej poszukać. Aha, dobra, bo tutaj coś jeszcze można było zrobić chyba, ale to... Co to może padnę zrobić ciekawego? No właśnie, nic. No może po prostu schodźmy sobie tutaj, na to. O właśnie, teraz tutaj. Dobra, poczekajmy na Padmę. Ale ułomy. Padmę! Kotku, chodź tu. Aha. To nieźle. Okej. Dobra, to jest pośrednio jeszcze miejsce Artu Bitu. Dobra, jest i Artu. Cyk. Dobra, to jest otwarte przejście, więc tutaj musieliśmy się udać cały czas. Nie pamiętałem tego w sumie. Też wiem właśnie, że dużo osób, oglądając właśnie film, pamiętam, Atak Klonów, że ten film jest bardzo krytykowany, ale dlaczego? Nie wiem. Mi się właśnie akurat ta część bardzo podobała i według mnie jest znacznie lepsza niż Mroczne Widmo. W szczególności właśnie kolejny epizod, który przychodził zaraz tutaj w grze, podoba mi się, no bardzo mi się podoba ten moment filmu. O który właśnie mi chodzi, to zaraz zobaczycie. A dokładnie jest to w kolejnej misji. Chyba tam nie jestem w stanie doskoczyć, prawda? Chyba nie jestem w stanie tam doskoczyć. No zaraz zobaczymy w każdym bądź razie. Aha, okej, dobra, jednak mi się udało. Spoko. Okej, teraz tak, ale to powinno jakoś dać sobie radę przelecieć, a Padmę powinna tutaj po tych linach jakoś do mnie dotrzeć. Okej, dokładnie tak, ale tam jeszcze coś było do pozbierania, więc zobaczmy sobie, co tam jeszcze ciekawego było. Aha, tylko że do tego przynajmniej jest Padmę. Ale dobra, to może na razie to olejemy sobie po prostu. Jest 40 tysięcy prawie, więc to i tak jest spoko wynik. Okej, kolejne Gionizjanie. Dobra. No, prawie mamy sobie pasek więc zebrany, więc spoko. Już naprawdę niedużo brakuje. Tu jakieś lususzka nie ma? O, jest, proszę bardzo. O, idealnie ten 1000 brakowało do 400 tysięcy, spoko. A, to ja też mogę zabijać w ogóle odpychaniem. To też ciekawe, nie pamiętałem tego. Dobra, zatwieni. Okej. Oho. Aż sam zginąłem teraz przez to. No nie, chciałem tam wrócić. Kurde, no felek. Aj, teraz już dobra. Idźmy już po prostu dalej za fabułą. Okej, tu potrzebny mi jest R2D2. Gdzie jest ten Artu? Tu jest Artu. Oczywiście mam nadzieję, że to jest w ogóle przejście dalej do fabuły, a nie jakaś kolejna ukryta lokacja. A wiecie co? To może być właśnie coś ukrytego, bo tego nie pamiętam. Ciekawe, ciekawe. Nie pamiętam, żebym tutaj był. Ciekawe, czy w ogóle to pole siłowe tutaj mnie zabije. Pewnie tak. Okej, i teraz co tu odblokowałem sobie? Jakieś kolejne przejście, tak? Dobra. Okej. Kuźwa, labirynt normalnie. Ej, serio, to jest jakiś labirynt. No, tutaj coś mamy. Okej, teraz chyba odblokowało się wszystko? Nie, nie wiem, w sumie. Dziwne to. Okej, mamy czerwony klocek odblokowany. No i elegancko. Dobra, coś tu możemy jeszcze sobie odblokować. Dobra, to mnie nie zabija, tylko po prostu tam nie mogę przejść.
I zostało tylko to miejsce, prawda? I co w tym miejscu jest? Nie ma nic, nie? Ani żadnego nie zostawa, ani nic, nie. Dobra, okej, tam nie ma nic chyba. Więc możemy chyba już stąd po prostu sobie wyjść. Bo czemu by nie? Okej. Więc chyba jednak muszę iść tutaj w tą stronę w takim razie. Mhm, dokładnie tak. Okej, te ciaczki to zawsze sobie pozbieramy. Aha, teraz to tak. Teraz tak zwane to było dużo przejść takich. Dla każdej postaci było inne przejście. Chyba. Oczywiście, a nie, dobra, okej, wiem. To było jeszcze inaczej. Tutaj mamy odblokowane coś. Tutaj z tego zrobimy kładkę. I to potrzebne jest Artudito. I tym Artudito tam sobie przelecimy na drugą stronę i tam odblokujemy sobie przejście. No to musimy po prostu przystanąć, żeby załadowała mu się ta energia. Dobra, mamy przejście. Pyk. Śpi. Śpi. Dobra, bez problemu poszło. O, to jest mini zestaw, fajnie, fajnie. Dobra, zebrany. I teraz potrzebny jest Frippio. Dobra, otwieraj to. Dobra. Nie, ty za wolno chodzisz, chłopie. Serio, mogliby cię jakoś ulepszyć tej zasady Skywalkera, bo chodzenie tobą to jest tak uciążliwe, że masakra. Dobra, chodź tutaj, Artu. Okej, blokowane. Tutaj też, nie wiem co to do końca nam robi, ale... Ale jest zblokowane. A i może to są takie miny? Chyba nie. Dobra, z tego co tu powstanie? A, jakaś winda. Okej. No dobra, tam też poszedł Jar Jar Binks, żeby ten mini zestaw zebrać, bo tym Jedi akurat na razie to się nie uda. A właśnie, to mnie zabijało. Czyli były takie miny właśnie, które zabijały. Więc w te miny po prostu trzeba strzelać, a nie rozbijać się mieczem świetnie. A to są jeszcze droidy, jeszcze niszczyciele. A są uciążliwe te chłopy. Jestem ciebie silniejszy, chłopie. Z czym do ludzi? Dobra, jest Obi-Wan, którego teraz musimy uwolnić. Ale rzeczywiście wszystko to jest tylko pułapka, żeby zabić większą ilość Jedi oraz księżniczkę Republiki Padme. Mhm, dokładnie tak. Pułapka. Niszczyciele, Jango Fett, starzy znajomi, w skrócie mówiąc. C-3PO. Tyle i tyle, okej. Oj. I teraz będzie mój ulubiony moment filmu i jeden z w ogóle ulubionych momentów całej sadzy Gwiezdnych Wojen. Uwielbiam tą misję. Tylko właśnie brakuje mi tutaj w tej grze jeszcze tych zwierząt, modliszki i tak dalej, z którymi się musieli oni mierzyć w filmie. O, jest też jeszcze hrabia Duku. I wszyscy Jedi.
Na ten moment oczywiście wszyscy uważali, chodzę Windu. Wszyscy oczywiście na ten moment uważali, że Imperium ma najsilniejszą armię w galaktyce. Stworzono właśnie z droidów, które powstają tutaj na Geonosis. I Republika nie jest w ogóle w stanie się z nimi równać. Ale no, później stało się coś, czego Imperium nie mogło przewidzieć. Dobra, teraz musimy uwolnić Anakina. Oczywiście w filmie te postaci takie właśnie jak Anakin, jak Obi-Wan, czy jak Padme uwolnili się sami. Ale tutaj to my musimy wszystkich uwolnić. A dobra. O, to też są takie właśnie miny jak wcześniej co zakładał Jango Fett na tym moście, gdzie uniemożliwiał nam dostanie się do niego. A i tutaj potrzebny mi jest drugi Jedi, dobra. Kurczę, szkoda, tego nie odblokuję, nie mam jak. Okej, to zaraz wybuchnie. Kurczę, nie wybuchło. Znaczy wybuchło, ale także zabiło tylko mnie. Dobra. Tutaj nie są jeszcze niszczyciele, prawda? Oczywiście to są. I niszczyciel też możemy kupić sobie tam one chyba 40 tysięcy, jeśli się nie mylę. I te droidy bitewne też możemy oczywiście kupić. Dobra. Chodź tutaj, Anakinie. Okej, to przynajmniej jest ta Padme w sumie, bo tam dzięki tej Padme mogę ten mini zestaw sobie zabrać chyba. Prawda? Dokładnie tak. I elegancko. O, jeszcze jeden nawet, proszę bardzo. Dwa mini zestawy, super. Ale wolę Windu. Windu tak fajnie skacze, tak dziwnie, tak do przodu jakoś bardziej. Okej, mam power upa kolejnego. Dobra. Kolejny power up. Dobra, weźmy sobie, bo zaraz tak i tak mi przypadnie. Tej miny nie chcę zbierać. Okej. Zobaczmy, jest tak ciężka misja, że 10 tysięcy niecałe i PLC pasuje tylko Jedi. Ale też jest właśnie dużo tych kulek do nieśmiertelności, że tak powiem, dzięki czemu to nie jest w sumie takie ciężkie zabrać tu więcej, większą ilość pieniędzy. No ale akurat tak to postanowili, no. Tego już nie zmienimy. Dobra, chodź tu Padme, bo tu też mogę jakoś... Aha, dobra, tam dalej tak chyba nic nie zrobisz. Prawda? No tutaj dalej już nic nie zrobisz, tam... Tam się już nie dostanę, tam tylko klony mogą się dostać dalej. Dobra. Windu, chodź. Dobra, jakiś robocik. Okej, a tu nie mogę czegoś pozbierać sobie jeszcze? Chyba już nie. Tutaj już nie mogę nic zbierać. Więc to po prostu będzie chyba zaraz koniec misji, jeśli się nie mylę. Okej, co tu z tego mogę zrobić? Ciekawego. Aha, i teraz jak tam doskoczyć mam? To jest pytanie. O kurczę, bo już nie mam tego. No dobra, teraz tak, doskoczę tu, ale tam wyżej już nie doskoczę, przecież nie mam jak. No właśnie, tam już nie mam jak doskoczyć. Wypadnij stąd. Nie, no nie doskoczę tam, dobra. Też jest to dopiero na grę swobody przeznaczone. Okej, okay, tych droidów załatwionych. Okej, okay, teraz trzy jeszcze czerwone i trzy te niebieskie droidy bitewne. Dobra. Dobra, i teraz gdzie one są? Gdzie ja to je znajdę? A, i potem jeszcze będzie oczywiście trzeba było zgładzić Jango Fetta.
Którego film jeszcze się zgodził? Maze Window, odcinając mu głowę. Okej, okay, tam jest jeszcze jakiś kolejny ten. Dobra, jeszcze dwóch tych i dwóch tych. Okej, okay, tu jeszcze mamy jedną minę. Wiecie co, weźmy sobie tą minę, bo to jest za duży bajzel. O właśnie. Teraz mogę spokojnie poszukać tych droidów. To gdzie one tutaj są? Bo ich nie widzę jakoś. O, tutaj dobra, jeden jest. Jeszcze jeden, dobra. Super. Ale został mi już jeden czerwony do zniszczenia. Jeden czerwony droid. Jeden czerwony droid. No gdzie jesteś, droidzie? O, tu. Dobra, mam cię. Okej, okay. Jango Fett kasza do akcji. Zwłaszcza, że łowca nagród musi kroczyć do akcji, a wielki hrabia duku nawet palcem nie kiwnie. Okej, okay, tak samo było w filmie, to też zgłosimy Jango Fetta, oczywiście Mace Windu. O! Holy shit! Aj, nie zabrałem tych pieniędzy, kurczę. O, jest mistrz Yoda i armia klonów. Dooku zawieziony. Ale już wie, że trzeba uciekać. I na to jednak się okazało, że wcale Imperium nie ma tak potężnej armii, żeby rządzić całą galaktyką. Jednak Republika też daje sobie radę. To właśnie było wielkie zdziwienie dla całego Imperium. Skąd Republika tak szybkim czasie zyskała taką wielką armię? Czyli właśnie armię klonów. Jedyny, kto o tym wiedział, kto to przewidział, to mógł to być jedynie Imperator. Okej. Okej, i to było wszystko w tym odcinku, także cześć i do zobaczenia kolejnym razem.